Szanowni Państwo, według najnowszego światowego raportu o narkotykach opublikowanego przez Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości w 2018 roku już 270 milionów ludzi używało różne narkotyki, natomiast ponad 35 milionów cierpi na zaburzenia wywołane ich używaniem. Ten blisko 30-procentowy wzrost konsumpcji narkotyków na przestrzeni ostatnich 9 lat wskazuje na niepokojącą eskalację zjawiska obserwowaną szczególnie u młodych konsumentów. Coraz bardziej widoczny jest też wzrost używania kokainy. Mam przyjemność przedstawić najnowsze doniesienia i odkrycia dotyczące nałogu kokainowego. Kokaina, czyli metylobenzoilegonina, jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkaloidów tropanowych. Naturalnie występuje w liściach krasnodrzewu, gatunku rosnącego i uprawianego głównie w Ameryce Środkowej i Południowej. Kokaina występuje w dwóch formach. Sól, chlorowodorek kokainy, ma postać białego lub lekko żółtego proszku, a wolna zasada to białe lub lekko brązowe kamyczki. Chlorowodorek kokainy, znany jako kok lub snok, jest wciągany przez nos, zakrapiany donosowo, wstrzykiwany dożylnie, stosowany doustnie lub wcierany w dziąsła, natomiast zasada, czyli krak, jest palona w formie papierosów lub fajek. W zależności od stosowanego produktu obserwuje się zróżnicowany czas działania jednorazowo przyjętej kokainy. Na przykład czas trwania euforii i podniecenia waha się od 15 minut do prawie 2 godzin. Nałóg kokainowy powoduje widoczne uszkodzenie ciała w postaci martwicy nosa, małżowiny usznej czy kończyn dolnych. Zmiany takie związane są z zaburzeniem dopływu krwi do tych narządów na skutek silnego obkurczenia naczyń krwionośnych i wymagają interwencji chirurgicznej. Kokaina przyjmowana jest dlatego, że wywołuje przyjemne uczucia takie jak euforia i podniecenie, które są odczuwalne już po 5 minutach po jej zażyciu. W tym samym czasie kokaina nasila gadatliwość, poprawia nastrój, zmniejsza lęk społeczny oraz ułatwia kontakty towarzyskie i seksualne. Niestety już po 20 minutach do godziny te przyjemne doznania zmieniają się w uczucie wyczerpania, niepokój oraz drażliwość. To pogorszenie samopoczucia powoduje, że sięga się po kolejną jej dawkę. Kokaina zmienia prawidłowe funkcje nie tylko mózgu. Jej obwodowe efekty, w tym wzrost ciepłoty ciała i przyspieszenie akcji serca, mogą przerodzić się w stany bezpośredniego zagrożenia życia z powodu możliwości wywołania zawału serca, udaru mózgu, drgawek czy uszkodzenia nerek. Dłuższe stosowanie kokainy prowadzi do degradacji większości układów w organizmie, wiąże się też z ryzykiem zakażenia wirusami. U kobiet ciężarnych narkotyk zwiększa ryzyko poronień, przedwczesnych porodów oraz większej umieralności noworodków. Światowy raport o narkotykach wskazuje na kokainę jako na jeden z najczęściej stosowanych globalnie narkotyków wśród substancji o działaniu psychostymulującym. Konsumpcja kokainy jest najwyższa na kontynencie amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, oraz w krajach Europy Zachodniej i Południowej. W Europie ponad 73% osób nadużywających kokainy mieszka w Hiszpanii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. W tych krajach średnia dobowa konsumpcji kokainy waha się od 1 g do 3,5 g dziennie. Kokaina dostaje się także na nowe rynki w Europie Wschodniej, w tym i na rynek polski. Częsty poziom zażywania kokainy oszacowano na poziomie 2% wśród polskich konsumentów. Narodowy Instytut do Spraw Uzależnień Stanów Zjednoczonych oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wskazują na intensywny wzrost nałogu kokainowego i zapotrzebowanie na ten narkotyk, czego przejawem są wzrost obszaru uprawnych krasnodrzewu, rekordowe liczby konfiskat kokainy w Stanach Zjednoczonych i w Europie, wzrost ilości kokainy lub jej metabolitu benzoiloegoniny w ściekach komunalnych wielu miast europejskich, wzrost interwencji na oddziałach ratunkowych i chirurgicznych oraz wzrost liczby zgonów z powodu kokainy.
Zgony z przedawkowania kokainy występują także dlatego, że konsumenci kokainy celowo wzmacniają jej działanie euforyzujące, przyjmując narkotyk razem z lekami i z innymi substancjami uzależniającymi. Dużym problemem nałogu kokainowego jest czystość pobieranej substancji. Oprócz obojętnych wypełniaczy takich jak cukier czy talk, obie dostępne postacie kokainy zawierają często inne, nielegalne środki pobudzające lub farmakologicznie czynne substancje. Takimi dodatkami fałszerskimi są na przykład leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe, anestetyki lokalne, leki nootropowe, których zadaniem jest wzmocnić działanie narkotyku podstawowego. Ostatnio jako substancja fałszująca kokainę dodawany jest lewamizol. Jest to lek stosowany przeciwko nicieniom u zwierząt i ludzi, który nie tylko naśladuje kokainę wyglądem, ale wzmacnia jej ośrodkowe efekty. Metabolit lewamizolu to aminoreks, który posiada właściwości farmakologiczne zbliżone do amfetaminy i dlatego jest tak bardzo niebezpieczny. A kombinacja kokaina-lewamizol jest poszukiwana przez kokainistów właśnie z tego powodu, aby przedłużyć i wzmocnić pobudzające działanie kokainy. Dane epidemiologiczne wskazują, że w roku 2018 około 4 milionów dorosłych Europejczyków regularnie przyjmowało kokainę, a 18 milionów osób przynajmniej jednokrotnie w ciągu całego życia próbowało ten narkotyk. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wskazuje również na znaczącą liczbę młodych dorosłych w wieku 15 do 34 lat używających kokainy. Wśród europejskich konsumentów kokainy dominują mężczyźni, a 80% kokainistów wciąga narkotyk przez noc lub wdycha opary kokainy co najmniej jeden raz w tygodniu. Taki sposób przyjmowania kokainy szybko prowadzi do rozwoju choroby psychicznej, obecnie pod nazwą zaburzenia używania kokainy. Zwraca uwagę fakt, że wprowadzona w roku 2013 kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zalicza nadużywanie kokainy i uzależnienie od kokainy do jednej kategorii diagnostycznej, która charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia zaburzeń. Do rozpoznania łagodnego zaburzenia związanego z używaniem kokainy potrzebne jest spełnienie dwóch spośród wymienionych 11 kryteriów. Nie zmieniło się definiowanie uzależnienia od kokainy jako zbioru behawioralnych i somatycznych objawów obejmujących użycie substancji w dużych ilościach lub przez dłuższy czas, głód substancji, przymus użycia kokainy, tolerancję i zespół abstynencyjny. Cykl wejścia w uzależnienie kokainowe rozpoczyna się od okazjonalnego użycia narkotyków. Jeśli efekty działania kokainy będą postrzegane przez człowieka jako przyjemne, istnieje prawdopodobieństwo ponownego sięgnięcia po tą substancję. Nadużywanie kokainy może przerodzić się w przymus jej pobierania, a następnie w utratę kontroli nad zachowaniem, pomimo podejmowanych prób walki z zaburzeniem. Gdy brakuje środków finansowych na zakup kokainy, a inne sposoby zdobycia narkotyku zawodzą, obserwuje się objawy odstawienia. Nawrót do nałogu wywoływany jest przez trzy znane czynniki. Może to być wyzwalająca dawka kokainy, bodźce warunkowe kojarzone z przyjmowaniem narkotyków, może to być środowisko, strzykawki lub inne akcesoria i stres. Do nawrotu kokainowego może dojść nawet po latach abstynencji. Badania kliniczne ostatnich lat przyniosły ciekawe wyniki dotyczące inicjacji wejścia w uzależnienie. Do ważnych składowych elementów wpływających na rozwój tej choroby należą czynniki genetyczne, psychologiczne, środowiskowe oraz wiek. Badania prowadzone na potomstwie osób uzależnionych oraz badania bliźniąt monozygotycznych wskazują na znaczenie czynników genetycznych, które mogą odgrywać istotną rolę w inicjacji uzależnienia lub zwiększać podatność na jej rozwój. Jak wykazano przy pomocy technik neuroobrazowania mózgu, obniżony poziom receptorów dopaminergicznych typu D2 w strukturze podkorowej w prążkowiu oznacza podwyższone ryzyko uzależnienia, gdyż już podczas pierwszego kontaktu z kokainą osoba odczuwa przyjemne skutki jej działania.
Mniejsza liczba receptorów D2 połączona jest także z innymi zaburzeniami układu nagrody, takimi jak zaburzenia pokarmowe czy schizofrenia. Czynniki genetyczne warunkują także określone cechy temperamentu, jak na przykład impulsywność, która także ma związek z inicjacją uzależnień. W rozwoju uzależnienia kokainowego istotną rolę przypisuje się poszukiwaniu nowych subiektywnych odczuć czy doświadczeń, ale także brak akceptacji negatywnych odczuć, takich jak smutek, lęk czy depresja, z powodu trudnej sytuacji życiowej i chęć obniżenia poprzez zażycie kokainy napięcia psychicznego. Czynnik środowiskowy to kolejny istotny element w inicjacji nadużywania kokainy. Tutaj naukowcy zwrócili uwagę na znaczenie tzw. hierarchii społecznej i stresu z niedostosowania społecznego. O ile w grupie społeczna przewaga osobników nad innymi osłabia zainteresowanie kokainą, co związane jest z większą liczbą postsynaptycznych receptorów dopaminergicznych D2, to stres spowodowany negatywnymi warunkami środowiskowymi niewątpliwie zwiększa zainteresowanie substancjami pozornie zapewniającymi osobnikom gratyfikację w postaci nagrody, np. odczucia euforii, empatii czy radości. Jednym z najistotniejszych czynników inicjacji nałogów jest wiek. Po kokainę sięga młodzież ciekawa nowych doznań i wrażeń. Te doznania kontrolowane są przez korę okołooczodołową, która do około 20 roku życia wciąż intensywnie się rozwija i nie jest do końca ukształtowana. Inne badania kliniczne wskazały, że kokaina podawana jednorazowo lub przewlekle pobudza jądro półleżące przegrody. Z aktywacją tej struktury mózgu, będącą częścią układu nagrody, wiążą się właśnie przyjemne przeżycia odczuwane przez około 20% konsumentów zażywających kokainę po raz pierwszy. Następna faza cyklu uzależnienia związana jest z utratą kontroli nad pobieraniem kokainy i charakteryzuje się deficytem receptorów dopaminergicznych D2 w prążkowiu oraz osłabieniem metabolizmu kory okołooczodołowej mózgu. Takie zaburzenia funkcjonalne i metaboliczne osłabiają odczuwanie przyjemności, prowadzą do tolerancji i intensywnego poszukiwania kokainy oraz zaburzeniem oceny jej wartości jako nagrody. W fazie odstawienia osoba uzależniona od kokainy doświadcza negatywnych skutków emocjonalnych i zaburzeń wegetatywnych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia snu czy drżenia. Głód narkotykowy aktywuje korę okołooczodołową, korę obręczy oraz jądro migdałowate. Nawrót do nałogu kokainowego charakteryzuje się trwałym osłabieniem funkcji układu dopaminowego i spadkiem dopaminergicznych receptorów D2. Konsekwencją zmian w układzie dopaminowym po długotrwałej ekspozycji na kokainę mogą być też nasilone zaburzenia psychiczne, takie jak objawy schizofreniczne czy zaburzenia lękowe oraz spadek odczuwania innych wzmocnień, np. nagród naturalnych. Czyli dla osoby uzależnionej od kokainy jej nałóg nie jest przyjemny, ale łączy się z przykrymi doznaniami. Wiele informacji dotyczących mechanizmu działania kokainy przyniosły badania na zwierzętach doświadczalnych. W badaniach przedklinicznych stosuje się różne modele, które mają za zadanie obrazować uzależnienie od kokainy. Jednym z najlepszych modeli zwierzęcych do tego typu badań jest model dożylnego samopodawania kokainy. W modelu tym szczury są trenowane do naciskania na dźwignię zlokalizowaną w klatce doświadczalnej. Naciśnięcia na dźwignię powodują uruchomienie pompy infuzyjnej i dożylne iniekcje kokainy, przy czym reakcja ta jest całkowicie kontrolowana przez zwierzę. Każdej iniekcji kokainy towarzyszy impuls świetny i dźwiękowy, czyli tzw. bodźce warunkowe. Krótka, dwugodzinna sesja doświadczalna samopodawania charakteryzuje się stabilną liczbą naciśnięć na dźwignię i stałą liczbą infuzji kokainy. Jest obrazem kontrolowanego pobierania narkotyku. Gdy długość trwania sesji doświadczalnej zostaje wydłużona, np. do 6 godzin,
obserwuje się stały wzrost liczby naciśnięć na dźwignię kokainową połączoną z infuzjami kokainy, tutaj dochodzi do utraty kontroli nad pobieraniem narkotyku. Abstynencja kokainowa jest modelowana poprzez zastąpienie infuzji kokainy infuzjami soli fizjologicznej, co prowadzi do stopniowego wygaszania reakcji instrumentalnej zwierząt. Nawrót zachowań poszukiwawczych indukowany jest przez narkotyk podany dootrzewnowo lub przez bodźce warunkowe kojarzone z samopodawaniem kokainy lub czynnik stresogenny. Przedstawiony Państwu zwierzęcy model doświadczalny charakteryzują dwa kluczowe parametry, tak jest konstrukcja oraz poprawność naśladowcza. Innymi słowy, samopodawanie kokainy u zwierząt oddaje wiernie kliniczny obraz schorzenia. W modelu dożylnego samopodawania kokainy, wygaszania i nawrotu zachowań poszukiwawczych stosowanym w naszym zakładzie ostatnio wykazaliśmy, że czynnikiem indukującym nasilenie nawrotu do nałogu kokainowego u potomstwa obu płci jest dieta wysokocukrowa matki w okresie ciąży i laktacji. Inni naukowcy udowodnili w modelu samopodawania kokainy u myszy, że podatność rodziców na ten narkotyk indukuje silniejszy nawrót u potomstwa męskiego w kolejnych dwóch pokoleniach, natomiast bierne podania kokainy przez eksperymentatora wręcz zmniejszają nawrót do nałogu u samców w pierwszym pokoleniu. W roku 2018 ukazała się interesująca praca badawcza naukowców z Uniwersytetu Stanu Florida w Gainesville, którzy z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego pokazali zmiany w sieci połączeń neuronalnych całego mózgu szczurów przed, w trakcie i po samopodawaniu kokainy. Po raz pierwszy autorzy opisali przebieg wejścia w nałóg i okres abstynencji kokainowej w czasie rzeczywistym, łącząc zaawansowane technologicznie procedury i nową gałąź wiedzy – konektomikę. Powstało szczegółowe odwzorowanie kompletnej mapy połączeń neuronowych na podstawie synchronizowanej aktywności pomiędzy różnymi obszarami mózgu szczura, a badania te, poszerzając dotychczasową wiedzę na temat mechanizmu uzależnienia od kokainy, wskazując równocześnie wszystkie obszary mózgu aktywowane przez narkotyk, z pewnością pozwolą lepiej zrozumieć przyczynę tej choroby i znaleźć środki farmakologiczne w walce z tym nałogiem. Dotychczasowe strategie farmakologiczne uzależnienia od kokainy opierały się na mechanizmie ich działania. Kokaina jest inhibitorem wychwytu zwrotnego monoamin, dopamin, serotoniny i noradrenaliny, co oznacza, że zwiększa ona stężenie tych neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej. W ostatnich latach międzynarodowa grupa badawcza, której nasz zespół jest partnerem, wykazała na poziomie molekularnym i w badaniach in vitro oraz in vivo, że kokaina jest również alosterycznym modulatorem receptorów dopaminergicznych D2. Zasadniczą rolę w efektach nagradzających kokainy, czyli tych właściwościach, które prowadzą do rozwoju uzależnienia, przypisuje się neurotransmisji dopaminergicznej w układzie nagrody. Kokaina nasila uwalnię dopaminy na zakończeniach szlaku mezolimbicznego. Szlak ten tworzą ciała komórek neuronów dopaminowych, pola brzusznego nakrywki i ich zakończenia w jądrze pół leżącym przegrody. Rozważając terapię nałogu kokainowego w badaniach przedklinicznych i klinicznych, zwrócono uwagę na pozytywną korelację, która występuje pomiędzy wychwytem zwrotnym dopaminy i uczuciem euforii. Jak przedstawiono na rycinie, kokaina szybko, do 10 minut po podaniu dożylnych, przenika do mózgu, gdzie łączy się z transporterem dla dopaminy. W tym samym czasie odczuwalne jest jej działanie euforyzujące. Po 10 minutach zanika pożądany efekt kokainy, która jest metabolizowana, a transporter dopaminowy staje się znów dostępny na przyłączenie kolejnej cząsteczki kokainy. Co ciekawe, inne związki czy też leki, które podobnie jak kokaina są inhibitorami wychwytu zwrotnego dopaminy i mają podobną stałą powinowactwo do transportera dopaminowego, nie posiadają tak silnego działania uzależniającego jak kokaina. Odróżniają je od kokainy inne właściwości farmakokinetyczne i czas dystrybucji w strukturach mózgu odpowiedzialnych za uczucie przyjemności.
Dla przykładu metylofenidat jest przyłączony dla transportera dla dopaminy do 80 minut, ale jego działanie euforyzujące trwa tylko 22 minuty, a zatem przyjęcie kolejnej dawki tego związku nie będzie powodowało przyjemności. Leki o takich właściwościach, w tym metylofenidat, modafinil czy bupropion, proponuje się jako substytucyjną terapię uzależnienia kokainowego. Kolejną koncepcją terapii uzależnienia od kokainy jest modyfikacja heteroreceptorowych kompleksów zbudowanych z receptorów D2 i innych receptorów, które to kompleksy są indukowane podaniem kokainy. Podstawą tej koncepcji był stwierdzony dla osób lub zwierząt uzależnionych od kokainy długotrwały obniżony poziom postsynaptycznych receptorów dopaminergicznych D2 w jądrze półleżącym przegrody. W tej strukturze mózgu receptory D2 zlokalizowane są na neuronach GABAergicznych tworzących tzw. szlak anti-reward lub szlak awersyjny. Spadek poziomu receptorów D2 obniża aktywność tego szlaku, co nasila nieprzyjemne skutki stosowania kokainy i intensyfikuje nauk. Receptory D2 mogą występować jako heterodimery lub heteromery z receptorami dla innych neuroprzekaźników. Powstały kompleks charakteryzuje się innymi cechami niż tworzące go pojedyncze receptory. Między innymi zmienia się powinowactwo do endogennego neuroprzekaźnika czy sygnał transportowany do wnętrza komórki. Inna jest też ich farmakologia. Do tej pory stwierdzono, że w takich kompleksach heteroreceptorowych wyłącznie transmembranowe peptydy stosowane in vivo lub in vitro mogą zaburzać asocjację błonową poszczególnych receptorów tworzących kompleks. We współpracy z profesorem Fuchsem z Instytutu Karolinska w Sztokholmie wykazaliśmy, że kokaina nasila powstawanie heterodimerycznych kompleksów zbudowanych z receptorów D2 i adenozynowych A2A zarówno in vitro oraz in vivo. Naukowcy szwedzcy udowodnili wcześniej, że poszczególne receptory w takim kompleksie wykazują w stosunku do siebie antagonistyczne działanie zarówno na poziomie neurochemicznym, jak i behawioralnym, czyli agonista receptorów A2A znosi efekty pobudzenia ze strony agonisty receptorów D2. W badaniach nad uzależnieniem od kokainy wykorzystaliśmy właśnie takie antagonistyczne właściwości. W modelu samopodawania kokainy wykazaliśmy, że agonista receptorów adenozynowych A2A, związek CGS21680, hamuje efekty nagradzające kokainy, obniżając m.in. liczbę infuzji kokainowych. Hamujące efekty tego związku związane są z pobudzeniem receptorów adenozynowych w jądrze półleżącym przegrody. W dalszych badaniach ze specyficznymi transmembranowymi peptydami udowodniliśmy, że mechanizm hamującego działania CGS21680 związany jest z receptorowym kompleksem heterodimerycznym A2AD2, ponieważ peptyd podany domózgowo odwracał działanie agonisty receptorów adenozynowych A2A in vivo u zwierząt oraz zmniejszał liczbę kompleksów heteroreceptorowych ex vivo. Co więcej, specyficzność działania CGS wykazaliśmy z udziałem innego selektywnego peptydu transmembranowego, który zaburzał asocjację homodimerycznych kompleksów A2A, a który był nieaktywny w eksperymencie behawioralnym. W innej serii doświadczeń wykazaliśmy udział receptorowych kompleksów heterodimerycznych D2 w nawrotach zachowań poszukiwawczych kokainy, ponieważ CGS21680 hamował efekty kokainy, kwinpirolu, czyli agonistu receptorów dopaminergicznych D2 lub bodźca warunkowego kojarzonego z kokainą. Z drugiej strony antagoniści receptorów adenozynowych A2A indukowali nawrót do nałogu, a ten ostatni efekt był znoszony przez antagonistów receptorów dopaminergicznych D2. Te obiecujące badania przedkliniczne zainspirowały chemików do syntezy związków o charakterze hybryd, które mają równocześnie powinowactwo do receptorów adenozynowych AD2 i dopaminergicznych D2.
Inna koncepcja podnoszona w terapii kokainizmu pochodzi z obserwacji naukowców włoskich, którzy wykazali, że w prążkowiu, a jego częścią brzuszną jest jądro półleżące przegrody, u szczurów w wyniku pośredniej aktywacji receptorów dopaminergicznych D2 przez kokainę i bezpośredniej stymulacji tych receptorów przez ich agonistę kwinpirol dochodzi do uwolnienia anandamidu. Anandamid jest endogennym ligandem układu kanabinoidowego i agonistą receptorów CB1 i CB2. Badania nad interakcją układ endokanabinoidowy kokaina podjęliśmy również w Krakowie. Wykazaliśmy, że receptory kanabinoidowe CB1 i CB2 nie mają wprawdzie znaczenia dla działania nagradzającego kokainy, ale antagoniści obu tych receptorów hamują nawroty zachowań poszukiwawczych kokainy u szczurów. Badania behawioralne dobrze korespondują z analizami neurochemicznymi, podczas których metodą autoradiografii receptorowej stwierdziliśmy, że kokaina rzeczywiście wpływa na ten układ, wywołując wzrost gęstości receptorów CB1 w strukturach mózgu związanych z nawrotami do nałogu. Zmiany takie były długotrwałe i obserwowane nawet w czasie abstynencji kokainowej do 10 dnia po odstawieniu narkotyku. Te wyniki, potwierdzone przez innych naukowców, pozwalają wskazać receptory CB1 jako molekularny cel terapii uzależnienia od kokainy. Jak wspomniałam wcześniej, kokaina jest również inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Z badań klinicznych i u zwierząt laboratoryjnych wynika, że usunięcie transportera dla serotoniny nasila zachowania lękowe oraz powoduje wzrost pobierania kokainy. Wykorzystując genetyczne modele zwierzęce, naukowcy holenderscy i amerykańscy udowodnili, że delecja tego transportera z neuronów serotoninergicznych jąder szwu, czyli zgrupowania komórek nerwowych produkujących serotoninę w pniu mózgu, nasila samopodawanie kokainy u szczurów. Co ciekawe, u zwierząt obniżenie poziomu transportera dla serotoniny nie powodowało żadnych adaptacyjnych zmian w poziomach synaptycznych dopaminy i noradrenaliny. Idąc dalej, badacze usuwając transporter dla serotoniny w jądrze grzbietowym szwu lub jądrze środkowym szwu stwierdzili, że te dwa różne szlaki serotoninergiczne wychodzące z tych obszarów mózgu odmiennie kontrolują fenotypy indukowane kokainą. I tak usunięcie transportera dla serotoniny w jądrze środkowym szwu nasilało kontrolowane pobieranie kokainy w modelu samopodawania prowadzonym dziennie przez 2 godziny. Natomiast usunięcie transportera dla serotoniny w grzbietowym jądrze szwu doprowadziło do rozwoju kompulsywnego pobierania kokainy podczas 6-godzinnych sesji doświadczalnych. Tak przeprowadzone doświadczenie udowodniło, że manipulując poziomem transportera dla serotoniny w jądrach szwu, można kontrolować nałóg kokainowy. To odkrycie z pewnością zostanie wykorzystane praktycznie, gdy tylko pojawią się narzędzia umożliwiające nasilenie celowej syntezy transportera dla serotoniny w mózgu, a mogłyby to być na przykład liposomy przenoszące wektory wirusowe. W układzie serotoninowym zdecydowanie łatwiej kontrolować działanie kokainy, wykorzystując strategie farmakologiczne, czyli ligandy odpowiednich receptorów. Po raz pierwszy w Krakowie w modelu zwierzęcym udowodniono, że antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT2A hamują nagradzające efekty kokainy, natomiast takiego działania nie mają antagoniści receptorów 5-HT2C. Inni badacze wykazali nasilenie efektów kokainy przez selektywnych antagonistów receptorów 5-HT2C, podczas gdy agoniści tych receptorów przeciwnie hamowali zarówno nagradzające efekty kokainy oraz nawroty zachowań poszukiwawczych. Takie przeciwstawne efekty antagonistów 5-HT2A i agonistów 5-HT2C są od dłuższego czasu przedmiotem badań zespołu dr Catherine Cunningham z Medycznego Uniwersytetu Stanu Texas w Galveston. Naukowcy ci ostatnio, wykorzystując dostępne leki działające na receptory 5-HT2A, czyli pimavanserynę i 5-HT2C, lorkaserynę, i stosując ich podprogowe dawki, zahamowali nawroty do nałogu kokainowego u szczurów.
W innej serii doświadczeń naukowcy wykazali, że efekty ligandów receptorów serotoninowych grupy drugiej można wiązać z hamowaniem zachowań impulsywnych przypisywanych kontroli kory okołooczodołowej. Zaproponowana strategia terapii uzależnień wydaje się być możliwa do szybkiego wprowadzenia do badań klinicznych z uwagi na fakt, że antagonista receptorów 5-HT2 jest już stosowany w leczeniu schizofrenii, a agonista receptorów 5-HT2C został zarejestrowany w terapii otyłości. Inna ciekawa i obiecująca strategia leczenia uzależnienia od kokainy jest związana z modulacją układu glutaminergicznego. Takie badania rozpoczął dr Peter Kalaivas, obecnie pracujący na Uniwersytecie Medycznym Południowej Karoliny w Charleston. Badacz ten wykazał, że wielokrotne podania kokainy w modelu samopodawania u szczurów indukują obniżenie bazalnego poziomu glutaminianu w jądrze półleżącym przegrody. Obniżenie to obserwowano w 18 dniu odstawienia kokainy. Wynik ten został powtórzony w innych laboratoriach, także u nas w Krakowie, przy czym my obniżenie poziomu glutaminianu rejestrowaliśmy już 24 godziny po zaprzestaniu działania kokainy. W tym roku po raz pierwszy z wykorzystaniem spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego u kokainistów potwierdzono obserwacje kliniczne wskazujące, że kokaina obniża poziom bazalnego glutaminianu w jądrze półleżącym przegrody. Poziom bazalnego glutaminianu w synapcie jest kontrolowany głównie przez zlokalizowany na astrocycie w pobliżu synapsy glutaminianergicznej wymieniacz cysteina glutaminan oraz transporter dla glutaminianu typu pierwszego. Z obserwacji przedklinicznych wynika, że kokaina kolejno zmniejsza gęstość transportera GLT1 i antyportera cysteina glutaminian, indukuje spadek bazalnego poziomu glutaminianu w przestrzeni synaptycznej jądra półleżącego przegrody, wywołuje zmiany adaptacyjne receptorów glutaminianergicznych post- i presynaptycznych oraz zaburza plastyczność synaptyczną. Przywrócenie zaburzonej przez kokainę homeostazy glutaminianergicznej jest możliwe przez zastosowanie leków N-acetylocysteiny i ceftriaksonu. N-acetylocysteina jest lekiem o działaniu mukolitycznym, który chroni przed wolnymi rodnikami, jest substratem do produkcji glutationu, przenika barierę krew-mózg i w mózgu dimeryzuje, tworząc cysteinę, a więc substrat dla antyportera cysteina glutaminian. Ceftriakson to antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zapalenia płuc i opon mózgowych, który zwiększa syntezę i ekspresję transportera dla glutaminianu typu pierwszego i tym samym eliminuje nadmiar glutaminianu w przestrzeni synaptycznej. Oba te leki stosowane podczas odstawienia kokainy skutecznie hamowały nawrót do nałogu kokainowego u szczurów. Dokładne analizy na poziomie molekularnym i neurochemicznym wykazały jednoznacznie, że to transporter dla glutaminianu typu pierwszego jest niezbędny do działania obu tych leków. Kolejnym dowodem na znaczenie transportera dla glutaminianu typu pierwszego są efekty propentofiliny, a typowej metyloksantyny o działaniu neuroprotekcyjnym, która podwyższa ekspresję tego transportera obniżoną przez kokainę oraz odwraca nałóg kokainowy w modelu zwierzęcym. W kontekście działania N-acetylocysteiny warto jest także wspomnieć, że w klinice uzależnieniu kokainowemu często towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, np. lęk czy depresja. Taka podwójna diagnoza obserwowana jest u 30-50% pacjentów z nałogiem kokainowym. W zwierzęcych modelach podwójnej diagnozy, gdzie współwystępowały uzależnienie kokainowe i stany lękowe lub zaburzenia depresyjne, N-acetylocysteina okazała się skutecznie hamować nawroty zachowań poszukiwawczych i napady stresu u szczurów, były to badania amerykańskie, natomiast N-acetylocysteina nie zmieniała zachowań poszukiwawczych kokainy u szczurów z indukowaną depresją, badania krakowskie. Jeśli chodzi o antynawrotowe efekty N-acetylocysteiny, obserwuje się dużą translacyjność, ponieważ w przeprowadzonych 10 próbach klinicznych na ponad 200 pacjentach w 8 badaniach lek ten hamował głód kokainowy
natomiast nie zmieniał pobierania kokainy. Jak się dalej okazało, N-acetylocysteina skutecznie obniża stan lękowy i niechciane natrętne myśli u pacjentów ujawniające się podczas odstawienia kokainy, tym samym wydłużając okres abstynencji. Ostatnio w Krakowie wykazaliśmy, że transporter dla glutaminianu typu pierwszego w jądrze półleżącym przegrody jest nie tylko znacznikiem molekularnym nawrotów do nałogu, ale może być także wyznacznikiem fenotypu podatnego na rozwój uzależnienia od kokainy. U zwierząt, które są podatne na rozwój takiego uzależnienia, czyli preferują środowisko kojarzone z kokainą w modelu warunkowanej preferencji miejsca, poziom takiego transportera jest obniżony, podczas gdy u zwierząt, które nie preferują kokainy, poziom GLT-1 jest analogiczny jak u zwierząt kontrolnych niepoddanych działaniu kokainy. Oprócz N-acetylocysteiny do badań klinicznych dopuszczono związki czy leki oddziałujące na transmisję monoaminergiczną, glutaminergiczną lub GABAergiczną. Wyniki zakończonych i udostępnionych prób klinicznych wskazują, że spośród badanych związków tylko lorkaseryna hamuje objawy głodu kokainowego, ale nie zmienia ilości pobieranego narkotyku. Pozytywne efekty opisano dla deamfetaminy i metylofenidatu, choć ze zrozumiałych względów nie jest korzystne stosowanie substancji, które samo posiadają silny lub umiarkowany potencjał uzależniający. Istnieje zatem pilna potrzeba rozpoczęcia kolejnych badań klinicznych, ponieważ uzależnienie od kokainy wciąż stanowi poważny i nierozwiązany problem medyczny i społeczny na świecie. W walce z tą chorobą mózgu szczególnie obiecujący wydają się być antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT2A i kanabinoidowych CB1. Przyszłe badania kliniczne wykażą, czy jeden ze wskazanych ligandów oddzielnie lub w połączeniu z terapią behawioralno-poznawczą umożliwi zwalczyć nałóg kokainowy i dojść do całkowitej abstynencji. Dziękuję.